Hejo, witajcie ludziska, z tej strony Brawly i witam w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka z modyfikacją The Returning. Kontynuujemy naszą rozgrywkę. Jest już chyba 143 albo 142 odcinek, nieważne. Miałem przekurewską przerwę od tej gry, bowiem nie grałem w tą grę za jakieś 2 miesiące. Miałem wielki zapas odcinków. No, w sumie nadal mam, bo kiedy wy oglądacie ten odcinek, to ja już na YouTube'a wrzuciłem dopiero dzisiaj 108 odcinek chyba. Także no, zapas jest gigantyczny. W poprzednim odcinku, z tego co pamiętam, to po wyjściu z tej kopalni skraszowało mi grę, więc wyszedłem sobie poza odcinkiem. Dotarłem do zamku i stworzyłem sobie mikstury z tych wszystkich roślin, które miałem. W ogóle, ile który ja mam poziom? 42. Życia, punkty trafień 874. Dobra, wypijemy te wszystkie mikstury, które sobie stworzyłem. Dobra, tutaj kolejny eliksir życia. Kurde, ja ten eliksir życia zrobiłem ze szczawiu królewskiego. A szczaw królewski przydałby mi się do tworzenia mikstury siły, ale to już chuj tam. Dobra, eliksir wytrzymałości z serca trolla. Też lecimy. Dobra, pięknie. Coś jeszcze? Eliksir szybkości to nie. Eliksir wytrzymałości to też nie. Eliksir, a to też nie. Dobra, chyba już wszystko. Aha, tu jeszcze mamy eliksir ducha. Dobra, to też wychlejemy. Wszystko wychlejemy. Okej, okay, ile mam many, moi drodzy? 164 i 924 punktów trafień. W ogóle jakie mam tutaj pierścienie założone? Oświecenia, eliksir, znaczy pierścień mocy. Dobra, może być. Jak wygląda sprawa z moimi miksturami? Dobra, mikstur mam całkiem sporo, także zrobimy najbardziej interesującą rzecz, jaką możemy zrobić w modyfikacji. Poczekajcie, wiecie, ja sobie jeszcze pójdę w Kimę, skorzystam z mojego prowizorycznego, pięknego łóżka. O Jezus, jestem tutaj zaklęty. Te łóżeczko zdobyliśmy oczywiście od naszych myśliwych. Dobra, poczekamy sobie do rana. Mam nadzieję, że mi w ogóle gry nie skraszuje w tym odcinku. Bo dosyć często to się zdarza, kiedy na przykład próbuję wyjść z jakiejś lokacji, albo próbuję wejść do jakiejś lokacji, oczywiście z modyfikacji, to niestety w tych momentach lubi crashować mi grę. Dobra, tutaj sobie założymy Ulumulu, żeby nas tutaj nie atakowali orkowie. Czekajcie, gdzie jest te Ulumulu? Kurde, czy ja mam w ogóle te Ulumulu? What the fuck? Czekajcie, bo jestem, albo jestem... Tak, tutaj mam Ulumulu, dobra. Już się bałem, że nie mam Ulumulu, będę musiał się przedzierać przez tą falę orków, ale na szczęście nie. Tylko teraz, w którą stronę to się szło? To się szło gdzieś tam, tak? I w prawo, gdzieś tam. Tam mieliśmy właśnie, idziemy w kierunku obozowiska Bractwa. Ja w ogóle w tym, byłem, o Jezus! Ja w ogóle byłem blisko tego obozowiska w którymś tam odcinku, ale nie wiedziałem, że do tego obozowiska Bractwa możemy wejść. W ogóle zacinałem mi strasznie grę, to pewnie dlatego, że dawno w tą grę nie grałem. No niestety takie rzeczy się zdarzają, bo wtedy też miałem taki problem, kiedyś też miałem taki problem, że miałem przerwę od tej gry i właśnie przez ten czas crashowało mi grę. Dobra. Tutaj postaram się ominąć. W ogóle jak widzicie, po zażyciu tych wszystkich mikstur, to orkowie mi tutaj prawie nic nie robią, znaczy orkowie, psy, wargi mi prawie tutaj nic nie robią. Gonią mnie jeszcze? Nie gonią mnie. Kurde, gdybym miał miecz, znaczy gdyby nie było tych orków, to oczywiście pozabijałbym to kurestwo. Ale no niestety tych orków jest tutaj za dużo. No spójrzcie, fala. Ja popatrzyłem pewien sposób na YouTubie od pewnego kolesia, który po prostu... no może to nie jest jakiś tam, wiecie, pomysłowy, jakiś pomysł, nie wiem, z dupy. Ale po prostu chodzi o to, aby zwabić na siebie uwagę tych wszystkich orków, pójść w jakieś miejsca, aby nas nie chapnęli i pobawić się deszczem ognia. Ile tego mamy? Mamy 4 sztuki tego czaru. Więc właśnie dzięki temu byśmy mogli zabić tutaj większą część tych orków, ale to sobie zrobimy już w 5 rozdziale. No orkowie się niestety tutaj z rozdziałem nie respią, więc nieważne w którym rozdziale możemy sobie w każdym rozdziale tak naprawdę ubić tych orków. Dobra, moi drodzy, już się zbliżamy powoli do miejsca chyba. Czekajcie, chyba źle poszedłem. Goddammit.
Tak, i tutaj już jak widzicie palisada. Okej, moi drodzy, witajcie z powrotem. W ogóle ten odcinek nagrywam na drugi dzień z tego względu, że musiałem wyjść z domu, ale okej. Tutaj mamy orkę, ja bym mógł w sumie zaatakować. Tyle, że może to się dla mnie źle skończyć. W ogóle nie wiem, czy to będzie dobry pomysł, ale okej. O, jeszcze zaskoczenia dostał, już w ogóle się pozbierał chłopok. Dobra, bierzemy wszystko i tu już w ogóle nie tego, nie bierzemy ulumulu, bo z tego co wiem, to tutaj nie ma dużej ilości orków. Także spoko, możemy sobie... O, tutaj warga mamy, czy zębacza mamy, tutaj możemy sobie spokojnie chodzić z tym mieczorem i absolutnie nic nam się nie stanie. O, leśne jagody, super. Przydadzą się do tworzenia tych mikstur życia. Leśna jagoda, super. Tylko przydałby mi się, nie ukrywam, przydałby mi się bardziej rośliny pokroju właśnie smoczego korzenia do tworzenia mikstur siły. To już bym się o, mamy te ścierwojady, ale one będą uciekać. O, tak, uciekają, nie mają z nami szans. Oczywiście sporo odcinków tutaj spędzimy właśnie poza tą barierą, poza tą palisadą. Z tego względu, że no, mamy tutaj duży obszar do przeszukania i chciałbym to właśnie zrobić, bo poziom, w ogóle ta modyfikacja zmusza nas do eksploracji, do exploringu, do nabywania doświadczenia, robienia questów pobocznych, do zabijania potworów i tak dalej, bo niestety, ale z poziomem później sobie możemy nie radzić, gdy nie wbijemy odpowiedniego poziomu naszej postaci. Dobra, to mamy zębate ziele, nie wiem do czego się to przyda, ale wybierzemy. I tutaj mamy jakieś skarby. Mianowicie jabłuszko, mamy skórzany mieszek. O kurde. Aha, to są orkowie poza tą palisadą. No, tu ścierwoje, znaczy to są te krwiopice, ja sobie zapiszę, żeby mnie tutaj to kurestwo nie chapnęło. Trujący. Dobra, na szczęście mnie nie zatruł, o cholera, kolejny. Dobra, na szczęście nic mi tutaj nie zrobili, znaczy nie zrobiły mi nic te ścierwojady. Dobra, co my tutaj mamy? Ognisty korzeń, pełno roślin w ogóle poza tą palisadą. Ordes polny, przyda się oczywiście do alchemii. Pamiętajcie, że jak chcemy stworzyć mikstury, niezależnie jaką, to zawsze musimy mieć ten ordes polny, także musicie z głową tworzyć te mikstury, bo te ordesy polne mogą wam się po prostu skończyć. O cholera. O ty kurde, twardy byłeś. Aha, pewnie dlatego, że kryty nie wchodziły. 84% mamy tutaj walki bronią jednoręczną. I gdzieś tutaj w pobliżu powinna być jaskinia, która prowadzi nas do tej właśnie lokacji. Ale nie pamiętam, bo widziałem oczywiście na filmikach i z opisów wywnioskowałem, gdzie to się mniej więcej znajduje. Ale kurde, no dawno to czytałem strasznie, no i mogę nie pamiętać, bo miałem cholernie długą przerwę od tej gry. To jest z tego co widzę, dużo ciemnych gryborów jest! Przydadzą się do tworzenia mikstur many. Dobra. Tutaj słyszę albo wargi, albo wilki, nie wiem. No na razie żadnie, nie było żadnych potworów takich, wiecie, którzy sprawialiby jakikolwiek problem. O, wargi, okej. Okay. Ale jak widzicie, to też nie jest już problem dla mnie. W ogóle kiedy kolejny poziom, moi drodzy? Poczekajcie, 7000 punktów doświadczenia nam brakuje z tego co widzę. To nie jest dużo, jak na ten poziom. Gdzieś 7000. Chyba, o ile dobrze liczę, poczekajcie, bo... Tak, 7000, tak, 7000 punktów doświadczenia. I mamy kolejny poziom, czyli jak dobrze pójdzie, chociaż wątpię, że w tym odcinku, ale może w tym odcinku uda nam się wbić ten kolejny poziom. Fajnie by było. Dobra, tutaj mamy kolejne, jak widzicie. O, oh, fuck, kolejne leśne gobliny. Dobra. Aha, moi drodzy, o, oh, shit, jeszcze mnie zatruł, kurwa. Ale na szczęście gry zapisałem. W ogóle boję się wczytywać te gry tą grę tutaj, ponieważ, no niestety, ale mogą występować crashe. Tego się boję. Dobra, na szczęście tego nie było. Dobra, musimy pamiętać, że gdzieś tutaj jest w pobliżu cholerny truteń, tak ja to mówię, truteń, nie wiem czemu. Rudesty polne, świetnie. Dobra, ale wracając, pamiętajcie, że, znaczy z tego co pamiętam, możemy tutaj właśnie wykonać questa dla
dla opiekunów, bo tutaj znajduje się gdzieś, jak on ma, kolejny opiekun, który zleci nam questa. Także musimy się nauczyć mianowicie języka demonów i właśnie ten koleś, który gdzieś tutaj się niby znajduje, może nas tego języka niby nauczyć. Dobra. O ty, dziadu, kurde. Dobra, udało się. Tam mamy jakieś... jakąś pochodnię. Wygląda to... Nie! Kurwa, myślałem, że to mnie... Dobra, mało brakowało. Myślałem, że to mnie trafi. Ja pierdzielę. Te turtenie się chowają tutaj jak szczury. Dobra, no lepiej zapiszę sobie grę, żeby wiecie, nie było żadnych niespodzianek, że znowu mnie coś zatruje, a ja nie miałem zapisanej gry. O cholera, wilk. A ognisty, znaczy ognisty, orkowy pies, który padł na dwa strzały. W ogóle tutaj pełno tu znowuż tych tych skór, tych zębów i tak dalej. Zdobędziem trofeów, o. Także będziemy mogli to sprzedać sobie u myśliwych później. Dobra. Exploring pełno. O, tutaj mam jakąś palisadę, która jest chyba... Nie, myślę, że ona jest otwarta. What the fuck? Nie, czekajcie, to mam jakieś drzwi. Lel. Dobra, teraz nie wiem, w którym miejscu... Co to jest? Teraz nie wiem, w którym miejscu znajduje się... Wiecie co? Bo gdzieś tutaj powinniśmy mieć do czynienia z tym... Pierścień świecenia, pierścień mroku... Kurde... Bo gdzieś tutaj powinien być właśnie ten cały koleś, ten cały opiekun. I właśnie nie pamiętam dokładnie, w którym miejscu on był, bo dawno czytałem, jak już mówiłem, poradnik. I właśnie wolałbym mieć ten pierścień, żeby tutaj czegoś nie przeoczyć. Tak na wszelki wypadek. Haha. Okej, zapiszmy sobie grę. Bo w ogóle w tej lokacji można się... O nie, tylko nie to. Dobra, wiecie co? Jako, że tutaj mam tego cholernego... Dobra, chrzanić ten pierścień mroku, dopiero później sobie się pobawimy z tym całym... z tym całym opiekunem. Wolę tutaj sobie powalczyć z tymi cholernymi jaszczurami, bo to jest naprawdę kurestwo mocne. Wow, ale dipsy. Dobra, już może nie jest to takie mocne. Dobra, pięknie. Kurde, myślę, że tutaj będę musiał to obijać nie wiadomo ile, ale to proszę bardzo. Kilka strzałów i to koniec, także nasza postać już jest naprawdę przykoksana. Tak myślę przynajmniej. A widzicie, dwa strzały i koniec, ale to oczywiście kryty były. Ognisty korzeń i mamy skrzynkę, która nie jest zamknięta na szczęście na żaden kluczyk. Mamy strzały, eliksir, to chyba były ogniste strzały, co nie? Nie wiem, jakieś tam strzały były, ale nie wiem, kurde. Nie doczytałem. Chyba ogniste z tego co... Nie, chyba ogniste, już nawet nie wiem, ale nieważne. Dobra, trzymajmy się blisko tego klifu, ponieważ być może natkniemy się na jaskinię, która nas właśnie interesuje, która poprowadzi nas właśnie już do tego bractwa. Kurde, mam pełno roślin, jak widzicie, rdesty, polne, ale spokojnie, jeszcze będzie odcinek na exploring tego, albo sobie eksploruję już to poza odcinkiem, żeby wam po prostu tutaj nie zanudzać. Dobra, ciemne grzyby. Dobra, idźmy dalej. Najpierw zejdziemy tą prawą część, a dopiero później pójdziemy w tamtą stronę. Bo o, co to jest? To jest broń orków. Kurwa, ta lokacja jest naprawdę gigantyczna. Ja pierdzielę, tu się jeszcze lasy ciągną i się ciągną. Pięknie. Dobra. Zobaczcie, ile ciemnych grzybów tutaj jest, no normalnie raj. Raj dla maga. Zobaczcie, no nie no. Kurde, jeszcze nigdy chyba nie widziałem w Gothiku tyle ciemnych grzybów obok siebie. Patrzcie. O, to jest zębacz smocz atakuje. Dobra, jak go zaatakuje. O, mi tutaj już dużo nie zrobi ten smoczy zębacz. Mogę go spokojnie zabić i... Nie martwiąc się, że mnie zabije albo że zabierze mi jakąś tam dużą część obrażeń. Tak w ogóle, moi drodzy, jeszcze możemy pamiętać, że te pancerze wszystkie możemy sobie ulepszać. Ja tego jeszcze nie zrobiłem, bo kurde, nie wiem jak. Ale wiem, że można. Chyba ktoś z Hora Dreamu, czyli oczywiście z tej nowej klasy z modyfikacji, potrafi ulepszać te pancerze właśnie, te orkowe pancerze,
albo jakieś lepsze pancerze, na przykład pancerze Paladyna i tak dalej, i tak dalej. Także w tym celu musimy iść do Chora Dreamów, a do Chora Dreamów sobie jeszcze tak prędko nie pójdziemy. Serafis, o, Serafis weźmiemy. Teraz się kuźwa pogubiłem. Nie wiem skąd przylazłem. O, goddammit. Orkowy pieseł. I pełno skór. Skóra warga. O, pójdzie na sprzedaż. Jabłuszko. Jabłuszka bierzemy, bo pamiętajcie, że jak zjemy 25 sztuk, albo 50, nie, 25 sztuk, to wzrośnie nam siła o jeden. Czekaj, tutaj coś jeszcze było. Stara moneta, to chrzanić to. Dobra. Bagienne zielsko mi się kompletnie nie przyda. O nie! Dobra, na szczęście mi nie trafił. Tylko gdzie teraz ja mam iść, goddammit? Boże, ta lokacja jest cholernie duża, naprawdę. Ja nawet nie spodziewałem się, że ta lokacja będzie taka gigantyczna. To są chyba jakieś gobliny. No. Coś tobie nie wyszło, koleżko. Dobra, idźmy dalej. Polna jagoda. Rdest polny. I dalszą część lokacji. Ja pierdziele, nie no naprawdę. Ja jestem pod wrażeniem, że ta lokacja jest taka kurde wielka. Ja myślę, że tu kurde raptem kilka. Jezus Maria. Tu jeszcze na dół możemy zejść, naprawdę. Robi wrażenie. Ja sobie najlepiej jeszcze zapiszę grę, aby wiecie, tutaj się nie zabić, bo zaraz będzie skok życia chyba. Zabiję się, jak będę próbował tędy zejść. To nie, lepiej pójść jakoś naokoło. O ile można. Dobra, nie trzymajmy się tak tego klifu, a tej krawędzi, bo niczego tutaj nie spotkamy po drodze. Nie no, w tym odcinku na pewno jeszcze nie pójdziemy, nie wejdziemy do tej lokacji nowej. Nie ma szans. Znaczy, nowej, z modyfikacji. Bo z tą modyfikacją, z tą lokacją już mieliśmy oczywiście do czynienia z... cholera. A, dobra, nie chcę się was gonić. Bo z tą lokacją mieliśmy już do czynienia w Gothicu 1. Także to nie jest żadna nowość, ale tutaj będzie troszkę inaczej to przedstawione, bo będą chyba... A, nie będziemy spoilerować. Dla tych, którzy nie grali. Dobra. Pięknie. Ile mamy wytrzymałości? 54. Dobra, pamiętacie, że tutaj jeszcze mamy miecz. Czekaj, gdzie on jest? O, tutaj mamy miecz. Ale niestety udźwignąć go nie możemy, ponieważ się spalimy. Nie mamy tyle wiary w Inosa. Oh fuck, ale go szybko zabiłem. Dobra, tu kolejne grzybki. Mięso kopacze nie biorę. Widzę jakiś teleport, cholera. Tak, to jest jakiś ewidentny teleport, ale... Kurde, czy ja będę mógł z niego skorzystać? O tym się zaraz przekonamy. Kurde, znowu, że dawno nie grałem w Gothica, teraz znowu do niego powróciłem i teraz pewnie mnie znowu już wciągnie. Także, no chyba to jest plus, tak? Znowuż będę mógł nagrać kilkadziesiąt odcinków z tej pięknej gry. Dobra, tutaj mamy smoczego zębacza. Zobacz, jakie on w ogóle mi obrażenia robi, ten smoczy zębacz. Śmiech na sali, kuźwa. Prawie nic mi nie zrobił. Poczekajcie. Wezmę sobie tylko teraz miksturkę wytrzymałości. Nie wiem, czy miksturkę... Nie, mamy mięso, zapomniałem. W ogóle to jest fajne, że to mięso nam przywraca nam w procentach wytrzymałość. To się naprawdę ceni, bo gdyby nam w punktach, to byśmy musieli zjeść chyba ze 100 sztuk tego mięsa, aby nam przywróciło właśnie wytrzymałość do końca. O, goddammit! O, tutaj mamy strażnika, czy strażnika, mamy orka. Ciekawa sprawa. Dobra. Zapraszam, koleżko. O kurde, ej, on mi też dużo nie... A dobra, może jednak ktoś mi tutaj zrobił. Fuck. Dobra, ty jesteś troszkę wytrzymałym sukinkotem, także... Ile ciemnych grzybów tej, a pierdziele, naprawdę będzie to zwiedzać w tym odcinku, znaczy w tym odcinku, w tej lokacji. Dobra, pykniemy sobie to i idziemy zabić tego kurewiaka. No chodź, chodź cwaniaczku. Dobra, złożył się jak leżak nad Bałtykiem. Bierzemy oczywiście kły. Za te kły się właśnie najwięcej chyba hajsu dostaje. Oraz za tą skórę trolla. Jest to chyba najdroższe trofeum.
Także warto to oczywiście zbierać, bez żadnych ale. Dobra, tam mamy z tego co widzę trującego tego gada. Więc... A masz. No co, koleżku, już jak ja pamiętam, jakie miałem problemy z tymi smoczymi zębaczami, teraz nic mi nie robią. Chyba w ogóle to jest zasługa tych potek, które zażyliśmy właśnie na początku tego odcinka, bo mieliśmy sporo tych składników, w ogóle tutaj na dół jeszcze możemy zejść. Ja pierniczę, ale jak ja to zrobię? Kurde, mogłem właśnie inwestować w tego, w nie w nekromancy, tylko w to, no, jak to się mówi. Akrobatykę, jaka nekromancja, no, blisko jak cholera. Dobra, oczywiście spokojnie ludziska, ja sobie jeszcze te lokacje spokojnie przeczeszę poza odcinkiem, no bo w sumie nie mam zamiaru tutaj pokazywać, co się tutaj tak dokładnie znajduje, bo będą pewnie rośliny, jakieś inne pierdoły. Więc nie będziemy te... O, tu mamy dzika. Patrzcie, jeszcze brakuje nam 4000 punktów doświadczenia do kolejnego poziomu. Także te levele bardzo szybko tutaj idą. Czarny orw, w ogóle fajnie byłoby, gdybyśmy znaleźli tego, trola, nie trola, goblina berserkera, bo z tego dropią nam, moi drodzy, smocze korzenie. Dobra, pełno grzybów, ja pierdzielę, naprawdę, tutaj się obłowię tymi miksturami, dzięki tej lokacji. Dobra. W ogóle z ani jednej jeszcze mikstury życia nie korzystałem. O kurwa, co to było? Nie, wydawało mi się, że coś mnie goni, ja pierdzielę, już mam naprawdę jakieś omamy chyba. A gdyby tam na dół zszedł, coś by się stało? Aha, dobra, już rozumiem chyba, czekajcie, co to jest za lokacja? Wiecie co, ja sobie na wszelki wypadek zapiszę grę, bo nie wiem co to jest, jakiś statek mamy w ogóle, what the fuck? Interesująca sprawa. Jakaś jaskinia? Nie no, naprawdę, ja tutaj zerkam. Muszę sprawdzić, co się tutaj znajduje. Czy tutaj będą orkowie? Nie no, orkowie. Z orkami sobie nie poradzę akurat. To jest przeciwnik, którego się najbardziej obawiam, więc... Na razie to olejemy. O kurwa. Tutaj mamy ten. O nie, dobra. Jeszcze... No szkielety jednak ktoś mi tutaj jeszcze robią. Także... Podziękuję. Dobra, z dwoma sobie naraz tutaj... Całkiem razy, patrzcie! O, z dwoma szkieletami sobie poradziłem. O kuźwa, zawsze miałem problemy z jednym. Nie no, to naprawdę, już nasza postać pnie się w górę. To jest jakaś jaskinia tych ze szkieletami, z tego co zauważyłem. O kuźwa, co to jest? Aha, tutaj tam orkowie drą tego ryja. Okej, moi drodzy, sprawdźmy co się znajduje w tej jaskini. Coś... Ja pierdzielę, co to jest? Wieża mgieł. Lel? Jakaś nowa lokacja z moda, moi drodzy. Ciekawe. O kurwa. Goddammit, zaraz ginę. Kurde. Jest, udało się, ja pierdzielę, jakim fuksem. O nie. Największy fart w historii chyba tego let's playa. Nie no, oczywiście przesadzam. Ale byłby fart, gdybym tego nie zapisał gry od początku odcinka. No to już bym chyba się wkurzył, gdybym zginął. Co to jest za lokacja? Wieża mgieł. Lel, ja w ogóle sobie z opisu tego moda nie kojarzę, żeby była taka lokacja jak wieża mgieł. No, wydaje się to być interesujące. Sprawdzimy, co my tutaj znajdziemy. No, ten szkielet mi jakoś dużo tutaj obrażeń nie robi, na szczęście. O fuck, ale... Ten zombie już tak. Przynajmniej przed zombie nie możemy się chronić, przed szkieletem tak. Więc na początek pójdzie... Znaczy, na początku najpierw atakować zombie. W prawo czy w lewo? Czekajcie, tutaj mamy koniec lokacji, w ogóle coś mi tutaj wyskoczyło z programu CC Cleaner. Wybaczcie, jeżeli to widzieliście. O, nadal to wyskakuje, god damn it. Zapominam całkiem o tym programie, zawsze miałem go wyłączać.
ale no niestety zapomniałem, bo dawno w tą grę nie grałem, no i zapomniałem, że posiadam coś takiego jak CC Cleaner, bo na co dzień z tego nie korzystam, ale zawsze jak grałem w Gothica, to wyłączałem, bo zawsze mi tu wyskakiwało wyskakiwały mi jakieś tutaj pierdoły. Dobra, świetnie. Kurde, nie mogę się doczekać, aż ten miecz tutaj dopadnę. Patrzcie, jakie to jest 195, a tutaj mamy, proszę bardzo, 240. No, różnica jest. I to dosyć spora. Dobra, tutaj niczego nie było. Kurde, w tej nie wierzę, że na pewno coś jest, no, twórcy zrobili nową lokację, więc na pewno jakiś bosior lub coś w tym stylu, no na pewno tutaj będzie. Mam nadzieję taką. O, właśnie lubię walczyć, jeżeli chodzi o szkielety, to właśnie lubię walczyć ze szkieletami z bronią jednoręczną, dlatego że te obrażenia są mniejsze, jeżeli chodzi o tych szkieletów z bronią dwuręczną. Także zdecydowanie wolę szkieletów z bronią jednoręczną. O, bo o, widzicie, jakie obrażenia to już ma? O wiele większe. Dobra, ale na szczęście udało się to zabić, kurestwo. Dobra, czekajcie, łykamy kolejne poty. Na początku pójdą te najgorsze, czyli te pomniejsze mikstury, esencja życia. O cholera, kolejny szkielecior. Kurde, pełno programów mam włączonych, całkiem o tym zapomniałem. Dobra. Co my tutaj mamy? Mięso kopacza, kurde, zawsze na takim... Ja bym myślałem, że będą jakieś skarby, a tutaj zawsze mięso kopacza. No, tak nie może być. No, tu jest zombie, tu zabiliśmy wszystko, dobra, także chyba musimy iść teraz w tym kierunku. Jedyna droga prowadzi nas właśnie tutaj. Kolejne szkielety. O ja pierdzielę, kolejne szkielety. Goddammit. Najpierw pójdzie ten z mieczem dwuręcznym. No, poradziłem sobie już raz z tymi szkieletami, więc drugi raz też sobie poradzę. O, patrzcie! Kurde! Tylko tą wiarę Innosa musimy tutaj mieć, więcej wiary. Musimy właśnie pracować nad tą wiarą. W ogóle z tą wiarą to tak sobie w kulklecę, bo na początku miałem na plusie właśnie wiarę Innosa, a później Beliara, później znowuż Innosa, później znowu Beliara i tak w kółko, i tak w kółko, i tak w kółko. Dobra. Chyba do czegoś się zbliżamy, bo ta lokacja się troszkę wyróżnia. Już. Kurde, nie te mięso, ja pierdzielę. Dobra, nieważne. Zjemy sobie tutaj mięso, aby zregenerować naszą wytrzymałość. Dobra. Co to jest w ogóle? Serce orka, okej. Musimy mieć 500 serc albo 100, już nie pamiętam, aby właśnie stworzyć miksturkę, chyba 100 serc, tak, aby stworzyć miksturkę właśnie z serc orka. Dobra, poczekajcie. Czy możemy w ogóle jakąś kuszę założyć, żeby to lepiej wyglądało w ogóle? Nie możemy. Zręczność. Tutaj, o, to już możemy. Kusza, o. To już lepiej wygląda. Nie, że z tego będziemy korzystać, ale wiecie, z tą kuszą lepiej wygląda tak groźniej. Coś na plerach musi wisieć. Kolejny poziom, moi drodzy. Yeah, 43. Także to się chwali, to się cieszy, to brzmi sensownie, to brzmi logicznie, jest zajebiście, yo. Już nawet sam nie wiem, co ja powiedziałem. Nie, dwa szkielety z mieczem dwuręcznym. O nie, to już głos strażnika musi pójść, tu już sobie nie dam rady. O, kinczowy o farmy. Okej. Chociaż tej many przydałoby się więcej. Będziemy musieli też pracować nad tą umaną. No, tutaj mamy tyle grzyborów w tej lokacji, że na pewno coś tutaj zdobędziemy. Znaczy, na pewno coś tutaj many zdobędziemy. To już jest pewne. Bo na każdym rogu, widzieliście, na każdym rogu były grzyby, których nie pozbierałem, bo kurde, pozbieranie tego zajęłoby mi chyba kilkaset odcinków, oczywiście, przesadzam. Taka ironia. Okej. Eliksir many, okej. Właśnie z mikstur akurat się cieszę, jeżeli coś tutaj zdobędę, bo kurde, o mikstury teraz akurat jest ciężko cholernie. Także, jeżeli zdobywam jakieś mikstury, to się akurat cieszę. No, w Gothicu 2
w podstawce, w dodatku, to kurde, mieliśmy to w dupie, że mikstury, no co, no mikstury, co to miało być, a teraz, w tej modyfikacji, kiedy co chwilę jest walka na każdym kroku, większa ilość orków, przeciwników, no to już niestety, ale trzeba się cieszyć z takiego czegoś. Dobra, kolejni tutaj. No chodź. Ja już tak lekceważę tego przeciwnika i się nawet nie bronię. No co za menda. Dobra, rozłożył się już. Okej. Coś mi się wydaje, że na ta lokacja naprawdę będzie cholernie duża, bo bo wątpię, żeby twórcy zrobili, kurde, lokację, która byłaby krótka. W ogóle jeszcze nigdy tak nie było, żeby jakaś lokacja stworzona przez twórców w tej modyfikacji była jakaś, nie wiem, króciutka. Zawsze mieliśmy tutaj exploring pełną parą. O, tu już akurat zombie mamy. No, z zombie akurat mogę sobie poradzić, nawet z hordą. Tylko odsuwamy się do tyłu. I atakujemy. Dobra, cudownie. Tylko po co mi te mięcho tutaj jest tego, tych zombie? Nie mam zielonego pojęcia. Wiem, że to służy w alchemii, ale do czego? Nie pamiętam, niestety. Dobra, to mam jakiś skórzany miecz, jakieś wejście na górę. Zanim pójdziemy na górę, to jeszcze sprawdzimy, co się znajduje tutaj na tej, w tej drugiej, w tym drugim przejściu. O, to nas prowadzi też na górę. Więc tak nas... Cholera, więc tak naprawdę do tej samej lokacji. Dobra, ten zombie tam, znaczy ten szkielet się tam zbugował, więc sprawdzimy sobie tutaj. O, zapraszam. Dobra, elegancko. Kolejna mikstura. W ogóle jak już wejdziemy do Korinth, to będziemy musieli się uleczyć z opętania u tego, u Pyrokara. O fuck, kolejny. Kurde, szkielet to jest naprawdę sporo. No. Dobra, gdzieś tu kolejny do mnie leci, ale nie wiem gdzie. Bo słyszałem jak wyjmował broń dziad. Tam mamy szkieleta. I teraz gdzie teraz? W prawo czy w lewo? Czekajcie. Ene, diwe, ruke, take, blaka, blaka, blika, blake, blaka, blaka, bluka, blika, 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 blue. Dobra. Wyliczanka taka zajebista. Idziemy w prawo. O kurde! Tutaj już mamy ostrą obstawę. Patrzcie, ten mnie nie zauważył, ale fajnie. Także będziemy mieli tutaj większą szansę z zabiciem tego ścierwa. Dobra. Jak widzicie, ten szkielet pada na 3 strzały pod warunkiem, że wejdą kryty. Co to kurwa było? Co jest do cholery? Co to jest? Co to jest? Jakiś nekro... What the fuck? No, też się dziwię. Kurde, nie wiem od czego tutaj zacząć. Przyszedłem cię zabić. nie no, tak nie będziemy aż tacy wredni. O kurwa! Ej stary, ty chyba sobie jaja ze mnie robisz. Co do chuja? Ej panowie! Ej no nie no! Oła, 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 oła! Pełno szkieletów! Nie! Nie no, ten koleś chyba przesadził
z ilością te... Ja w ogóle nie w tą stronę poszedłem! Zginę. A... No to zajebiście. Ale na szczęście gry zapisałem. Kurde, nie widziałem, że ten koleś jest, wiecie, jakiś tutaj... Boże święty, nie no, straszne. A gdybym go od razu zabił, nawet z nim nie rozmawiając, od razu pójdzie tutaj fala tych... Fala głosu strzeżnika. No, dziadu? Taki byś mądry... O kurwa! O nie no, z tym nekromantą to będą akurat... Poczekajcie, wiecie co? Postaram się poprowadzić jakąś rozmowę, aby go tutaj nie wkurzyć. Dobra, poczekajcie, jak tutaj po... Nie chciałem zakładać twojej prywatności. O, czyli tak mnie nie zaatakuje. Jest, świetnie, kurde. Nie muszę z nim walczyć na całe szczęście. Dobra, wystarczyło po prostu dobrze poprowadzić rozmowę. Okej, pogadam sobie z tym typem. Kreol. Kreol, kreol, lololo. O języku demonów Lenga. O nie, czemu nie chcę mnie nauczyć? O kurde! Dobra, chyba jednak trochę się zdenerwował chłopak, więc musimy tutaj znowuż inny dialog wybrać, aby nas nauczył tego pięknego języka. Czemu mogę z tą porozmawiać, ziomek? Kurde, coś tu się chyba... O Jezus! Nie mogę tego kliknąć... Co jest? Coś tu się zbugowało kompletnie, patrzcie! Widzicie? On nic mi tutaj zrobić nie może! Ja pierdzielę! Okej... Nie, wiecie co, to jest bez sensu, to co ja teraz zrobiłem, wiecie co, wezmę lepiej. Okej. Tak się to robi, a ten strażnik tutaj niczego nie ma. Jeszcze o tym pogadamy.